Motocykl. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzynek Vlog. Właśnie wróciłam z dwumiesięcznego wyjazdu, w trakcie którego byłam w trzech różnych krajach, na trzech różnych kontynentach, więc stwierdziłam, że to idealny powód, żeby zrobić dla Was haul. Więc zapraszam na haul z Afryki, Australii i Hawajów. O dziwo, tendencja jest taka, że na im dłużej wyjeżdżam, tym mniej kupuję, dlatego że muszę spakować więcej rzeczy do walizki, dlatego mam mniej miejsca na różne pierdoły, więc nie bójcie się, nie będzie tu tysiąca rzeczy, jakby się mogło wydawać. Zacznę od pierwszego miejsca, które odwiedziłam, czyli Mozambik w Afryce. Nagrałam z tego wyjazdu sporo filmów, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to link będziecie mieć tutaj albo wszystkie filmy z Mozambiku wypisane w opisie. Dlatego, że wyjechałam z Harem na taką akcję charytatywną dla dziewczyn i uczyliśmy tam makijażu, pewności siebie i tak dalej. I dziewczyny na końcu dały nam prezenty. Jeden z tych prezentów mam tutaj przy sobie, a drugi wziął ze sobą Harry do Polski, jeszcze nie zdążył mi jakby oddać. Dlatego, że słuchajcie, to była cegła. Dostaliśmy po cegle, do tego zaraz wrócę. Ale nie takiej zwykłej cegle, dlatego, że to była cegła, która była wypalana ręcznie przez ludzi z tamtych okolicznych wiosek, z ich własnej ziemi. I jak gdyby dali nam taką cząstkę Mozambiku ze sobą, rzeczywiście, bo widać było kawałek jakiejś trawy, jakiejś trzciny, po prostu przepiękne. Jak mi się uda, wrzucę tutaj zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, bo zrobiłam zdjęcie, zanim oddałam moją cenną pamiątkę. A drugim prezentem jest ten ręcznie zrobiony, ręcznie uszyty woreczek, w którym oto... W ogóle niesamowite jest to, że tam tak dużo rzeczy robi się ręcznie. Jestem po prostu w szoku, to jest bezcenne. I tutaj w środku jest notatnik, który też na zewnątrz ma materiał, który był ręcznie jak gdyby naklejony na okładkę. I jest przepiękny taki afrykański pattern, bardzo kolorowy, bardzo kontrastowy. Mega mi się podoba i właśnie dziewczyny powiedziały, że to może być mój podróżny notatnik na następne podróże, więc po prostu cudowny prezent. I jako, że moją tradycją jest kupowanie magnesów z każdego miejsca, w którym jestem, to kupiłam też magnes właśnie z Afryki. Chciałam kupić taki typowo mozambikański, ale nie znalazłam, więc po prostu kupiłam taki afrykański ze słoniami. Natomiast jeżeli pojadę tam jeszcze raz kiedyś, to na pewno poszukam takiego bardziej, wiecie, z napisem Mozambik. A jeszcze w ogóle zanim dotarliśmy do Mozambiku, to mieliśmy w ogóle dwie przesiadki. To była najdłuższa podróż w moim życiu, bo trwała 30 godzin i były trzy samoloty i w ogóle z tej całej podróży nagrałam osobny film, bo to jest naprawdę niesamowite, kiedy 30 godzin się zmienia samoloty, jest się w różnych krajach, na różnych lotniskach. I mieliśmy 11-godzinny postój w Katarze, w Doha, więc wyszliśmy poza lotnisko i spędziliśmy naprawdę niesamowity czas z Harem. W ogóle płynęliśmy łódką i tak dalej. Obejrzyjcie koniecznie ten film, bo naprawdę działo się. No i właśnie z Kataru kupiłam też magnes, bo już rzeczywiście to nie jest tak, że byłam tylko na lotnisku, ale wyszliśmy i działo się. Zwiedzaliśmy też. I właśnie tutaj na środku tego magnesu jest perła, którą też widzieliśmy. Nawet nie wiedziałam, że to jest aż taki duży jakby turystyczne miejsce. My ją zobaczyliśmy zupełnie przypadkowo. Więc widzieliśmy wtedy wszystko z tego magnesa, oprócz oryksa, którego widziałam akurat w Emiratach, jak byłam w Dubaju. Natomiast na tej wyprawie nie widzieliśmy, byliśmy tylko w mieście na chwilę, ale całą resztę widzieliśmy. I prosto z Mozambiku, a w zasadzie nie prosto, bo też z dwoma przesiadkami, poleciałam do Australii. W ogóle to był mój pierwszy raz w Australii i z tego pobytu też nagrałam mnóstwo filmów, więc jeżeli nie widzieliście, to koniecznie nadróbcie. Natomiast w Australii kupiłam obowiązkowo to, co kupuję od jakiegoś krótkiego czasu, czyli kubek ze Starbucksa z serii You Are Here. Żeby wam pokazać, jak wygląda. Ja zwykle nie lubię kupować z konkretnego miasta, chyba że naprawdę kocham dane miasto, tylko raczej kupuję jak gdyby z całego kraju, więc tutaj mam taki kubek australijski, mimo że głównie byłam w Brisbane, więc tutaj jak widzicie są... Motocykl. Tutaj jak widzicie są wszystkie takie ikony Australii, mamy rafę koralową, ryby, żółwie, jest miś koala, jakaś jaszczurka, albo nawet nie wiem, co to jest. W każdym razie dalej idziemy, czapka. Ta słynna płaska góra Uluru chyba się nazywa. Nie widziałam jej niestety, bo ona jest na samym środku Australii, ale kiedyś na pewno ją zobaczę, jeszcze tam wrócę. Dalej mamy kangura, drzewa eukaliptusowe, deski surfingowe, bumerang, no i słońce. Słońce jest bardzo ważną częścią australijskiego
wyglądu, że tak powiem. Więc mega się cieszę z mojego nowego kubeczka, na pewno będę z niego piła. W Australii było mnóstwo pysznego jedzenia, ale o dziwo nie było takiej typowej australijskiej kuchni, że wiecie, nie mieli jakiś tam, tak jak w Tajlandii na przykład mają typową sałatkę z papai albo curry czy cokolwiek, to tutaj przez to, że Australia jest tak naprawdę po prostu kubełkiem ze wszystkimi krajami, czy w sensie ze wszystkimi narodowościami, to nie ma tak naprawdę ichniego jedzenia, ale jest bardzo dobre. I kupiłam tutaj parę takich produktów właśnie jedzeniowych. Nie wiem, czy widzieliście mój test, który robiłam razem z mamą. Byłyśmy w Australii z mamą i razem kupiłyśmy takie typowe australijskie przekąski i napoje i siedziałyśmy i próbowałyśmy i możecie zobaczyć nasze reakcje tutaj, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu. Natomiast po tym filmie został mi Vegemite. Stwierdziłam, że wezmę go na wszelki wypadek, bo a nuż mnie najdzie sentyment, albo po prostu stwierdzę, że jednak mi smakuje, albo stwierdzę, że chcę go spróbować jeszcze raz. Mało opakowanie, więc akurat mi się zmieściło do walizki. No, ogólnie Vegemite to jest taki typowo australijski produkt jedzeniowy, bez którego po prostu oni sobie w życiu nie wyobrażają, większość z nich. A tak naprawdę jest to po prostu taki jakby sos na bazie drożdży, przepełniony dodatkowo witaminami z grupy B. O, takie tam. Z tego filmu też stwierdziłam, że wezmę ze sobą posypkę Hundreds and Thousands, taką kolorową, którą oni jedzą, z której oni robią fairy bread, czyli wróżkowy chleb. Jak nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam do tego filmu. O. I w Australii, właśnie w Queensland, tam gdzie byłam, jest jedno z największych i najlepszych zoo na świecie, w ogóle ever. I to jest zresztą zoo, którego właścicielem był tak zwany Crocodile Hunter. Nie wiem, czy oglądaliście chyba National Geographic albo gdzieś. Był taki australijski właśnie blondyn facet, który był łowcą krokodyli. Jego rodzice właśnie założyli to zoo i potem on się nim opiekował i teraz jego rodzina się opiekuje tym zoo też. No i mam z tego zoo mnóstwo pamiątek. Zwykle nie płacę dodatkowo za rzeczy, zwykle na przykład nie płacę za zdjęcia takie, wiecie, że potrzymaj sobie, nie wiem, papugę i zrobimy ci zdjęcie za 500 zł. Nie, zwykle tego nie robię, ale tym razem byłam w Australii po raz pierwszy w życiu i po raz pierwszy w życiu widziałam zwierzęta, których normalnie nie jestem w stanie nigdzie zobaczyć i przepadłam. Yeah! Miałam okazję pójść na spacer z wombatem. Nie wiem, czy po polsku się mówi wombat, możliwe, więc poszłam z wombatem na spacer za 50 dolarów, co jest nasze jakieś 200 zł, ale zanim zaczniecie mnie oceniać, poszłam z wombatem na smyczy, na spacer. I zrobili mi jeszcze z tego zdjęcia. Więc uwaga, uwaga, gdzieś tu na pewno... A, tu są. Takie piękne tutaj opakowanie. I proszę bardzo, żeby nie było, że ściemniam, że kłamie, to jestem ja, a na dole jest wombat i chodzi on sobie na szelkach. Słuchajcie, okazuje się, że wombaty kochają wychodzić na spacer i jak tylko im się potrząśnie smyczą, tak jak dla psa, to one przybiegają i chcą, żeby im założyć szelki i żeby z nimi wyjść na spacer. To jest niesamowite odkrycie mojego życia i jeszcze dodatkowo dowiedziałam się też, że jak jednak poczują się zmęczone i już nie chcą dalej chodzić, to nie da się tak jak pieska pociągnąć i no dobra, Azorku, chodź jeszcze 5 metrów. Nie, one po prostu siedzą i się nie ruszą, a ważą 35 kg do 40, więc to co oni mają, to mają takie śmieszne jakby przyczepki, wózeczki, które zawsze ze sobą biorą i po prostu jak wombat już powie dziękuję, ja dalej nie idę, to biorą, że tego wombata wpychają go na wózek i potem ciągną wózek ze sobą razem z tym wombatem, więc to jest po prostu prześmieszne. Ja się bawiłam przecudownie, mogłam go głaskać, mogłam go karmić i właśnie wyprowadzać na spacer. No i okazało się, że wombaty wcale nie są miękkie. Sierść mają trochę jak dzik, więc to był taki trochę mały zawód. Natomiast wiecie, no, tak czy siak, akcja z wombatem. Uwielbiam kupować pamiątki dla rodziny i dla znajomych i tym razem też było tak. I kupiłam tejże pamiątki w australijskim zoo też, dlatego że urzekły mnie misie koala na bryloczku. Zwykle jest tak, że jak coś jest ładnego, to jest drogie, a jak coś jest tanie, to wtedy jest brzydkie. Natomiast akurat te misie koala naprawdę miały i to, bo nie dość, że są mega urocze, to jeszcze są praktyczne, bo można sobie po prostu przypiąć do kluczy i fajnie, bo cały czas się na nie patrzy. No i poza tym były tanie, więc kupiłam ich naprawdę
sporo, w sensie parę sztuk i porozdzielam po ludziach. I kolejną rzeczą, na którą wydałam dodatkowe pieniądze, bo stwierdziłam, że muszę to zrobić, to kolejne zdjęcie. Ale nie tylko zdjęcie, to nie było tak, że ktoś mi coś tam gdzieś tam przytrzymał obok i ja sobie zrobiłam zdjęcie. Nie. Wait for it. To ja, trzymająca koalę, a koala trzyma mnie. Powiedz mi, że kochasz. Nie było tak, że koala nie odwzajemniał uścisku, tylko ten koala trzymał mnie bardzo mocno i nie chciał puścić. To było jedno z piękniejszych doświadczeń mojego życia, dlatego że od zawsze chciałam uściskać koalę, trzymać koalę i tutaj akurat się nie zawiodłam, bo futerko koali jest jak futerko królika pomieszane z futerkiem foki i owcy może też. W każdym razie jest takie mega gęste, także można sobie, tak wiecie, palce wpuścić i jest takie ciepłe i mięciutkie. One było tak mięciutkie i to było naprawdę niesamowite. Ja się cieszyłam jak głupia. No koalka mnie trzymała, ja trzymałam ją. Powiedz mi, że chcesz! Przepiękne doświadczenie. Już nie pamiętam, ile to kosztowało, ale też chyba kosztowało około 30 dolarów za zdjęcie. I jeszcze mam drugie z mamą. Nieważne. Mam jeszcze drugie z mamą, ale to zdjęcie akurat dam mamie, żeby miała do swojej kolekcji. No, więc jakby miałyśmy mega uciechę i uważam, że było warto. Mogłoby kosztować mniej, ale still warto. I dostajecie to w takiej papierowej torbie, gdzie jest napisane Australia Zoo, home of the crocodile hunter. Pięknie. W ogóle w Australii bardzo kochają tego typa. Nie pamiętam, jak się nazywał. Irwin. Pamiętałam kiedyś. Kiedyś pamiętałam. Steve Irwin. Tak, wiedziałam. I oczywiście nie mogło zabraknąć magnesów z Australii. Przez to, że po niej podróżowałam, to mam właśnie parę magnesów. Tutaj jeszcze chciałabym pokazać magnes, który dostałam z australijskiego zoo przy okazji robienia zdjęć z wombatem. Powiedzieli, że taki giftik w prezencie, żebym sobie mogła na lodóweczkę przypiąć mój spacerek z łombasikiem. Kupiłam też taki podstawowy magnes australijski, żeby było, że wiecie, Australia jako cały kontynent jest. I jeszcze razem z mamą odwiedziłyśmy taką świetną, piaszczystą wyspę. To jest w ogóle największa piaszczysta wyspa na świecie, która się nazywa Fraser Island i mam z niej taki oto magnes. I tutaj jest pokazane w zasadzie wszystko, co widzieliśmy bądź robiliśmy, bo są psy dingo, które widzieliśmy. Jeździliśmy też jeepem po, znaczy nie jeepem, tylko taką wielką ciężarówką po piaskach, po plaży. No i widziałam ludzi, którzy sobie wędkują, bo to jest podobno taki najpopularniejszy spot właśnie na nurkowanie. Ogólnie Fraser Island bardzo polecam, jak ktoś by się wybierał do Queensland. Jest niesamowita. Tyle rzeczy się tam robi, że w ogóle można spokojnie tydzień spędzić. I ostatnim magnesem z Australii to jest ten magnes, który nie jest najpiękniejszy, ale to i tak był najpiękniejszy z tych magnesów, które tam były. Natomiast kupiłam go tylko dlatego, że z mamą pojechałyśmy do miejscowości, która się nazywa Agnes Water. Naprawdę jest taka miejscowość, była taka malutka, fajna, przyjemna. No i stwierdziłam, że muszę kupić sobie na pamiątkę, żeby nie było, że byłam w wodzie Agnieszki. Albo wodnej Agnieszce. Ostatnie trzy rzeczy z Australii to kolejne jedzenie. Jedzenie, jedzenie. Tak. W Australii mają jedne z lepszych miodów na świecie. Mają słynny miód Manuka, który jest mega popularny poza Australią, ale okazuje się, że w Australii ludzie raczej preferują takie małe, familijne, że tak powiem, rodzinne miodziarnie. Pasieki, rodzinne pasieki. I dlatego ja też właśnie skorzystałam z takiej pasieki miodziarni. Boże, przepraszam. W każdym razie rodzina po prostu tworzy swoje własne miody, które są surowe, naturalne i kupiłam je na tak zwanym Farmers Market, czyli trochę tak jak u nas taki, wiecie, wiejski bazarek. I w ogóle ta firma nazywa się Honey Hunters. Honey Hunters. I ta ich pszczoła jest straszna. W sensie to po prostu nie wiem, czy zrobili to dla Becky, ale to jest najdziwniejsze, co ostatnio widziałam i musiałam się bardzo długo przyzwyczaić do tego opakowania. Natomiast piszą tak fajnie, że honey, as it should be, napisane be jak pszczoła.
sprytne. Jesteś sprytna i wybitna. Ten miód jest specjalny, dlatego że nie dość, że ma w sobie przyprawy, to jeszcze jest jakby whipped, czyli taki ubijany. Nie ma takiej normalnej konsystencji i nie jest klarowny, tylko jest taki jakby kremowy. Więc to jest mega fajne, jeszcze takiego miodu wcześniej nie widziałam. I to jest miód zrobiony z drzew blue gum, czyli z niebieskiego eukaliptusa. Chciałam powiedzieć eukaliptusowca. A może tak się mówi? Nie wiem, w każdym razie blue gum to jest po prostu niebieski eukaliptus. I tutaj w tym miodzie jest 5 różnych przypraw. Nie pamiętam już jakie były, ale to są takie typowe, wiecie, przyprawy do na przykład herbaty albo jakiegoś ciasta. Takie, że cynamon, imbir, goździk, wanilia i chyba pieprz jakiś był czy coś takiego. Więc pachnie naprawdę przepięknie, pachnie trochę jak taki piernik. No i kolor, jak widzicie, jest właśnie taki mleczny, kremowy, z pianką. Właśnie ten miód jest po prostu taki ubijany. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, to był dosyć drogi, bo kosztował 10 dolarów. Ale no, miód zwykle jest drogi, więc tak czy siak super. I drugim miodem, który kupiłam i już prawie cały zjadłam, to miód z dodatkiem imbiru. Taki też na bazie niebieskiego eukaliptusa, natomiast z dużym dodatkiem imbiru i to jest cudowne do herbaty, dlatego właśnie już tak go nie ma za bardzo. Natomiast jak otworzę ten miód, to widać kawałeczki imbiru i właśnie widać, że on też nie jest do końca taki klarowny i pachnie przepięknie. Jeszcze przypominam o tym, że powstał nowy sklep internetowy z moimi nowymi, zupełnie świeżymi produktami. Nazywa się pibuya.pl. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie wbijajcie, dlatego że strona Ja Pana Zjadam znika. Nie będzie jej w ogóle i teraz już będzie tylko strona Pibuya z zupełnie nowymi rzeczami i nowym wyglądem, więc wbijajcie. Tu będziecie mieć link albo na dole w opisie. No i już teraz czas na ostatnią rzecz z Australii. Tutaj kupiłam sobie curry z jackfruita. Z jackfruitem w zasadzie. Czyli jakby jackfruit zastępuje tutaj mięso. Właśnie w Australii i na Hawajach zauważyłam bardzo dużo wegańskich produktów, które zamiast mięsa miały bazę jackfruita. I to jest mega fajne, bo on konsystencją naprawdę przypomina mięso, takie jakby szarpane, ale jest to owoc. I nigdzie indziej nie spotkałam się z czymś takim. Może to do nas dojdzie, ale u nas z dostępnością jackfruita jest naprawdę słabo. Ale może kiedyś. Natomiast takie coś sobie kupiłam. I teraz z Australii wyleciałam dalej na wschód, czyli na Hawaje. Byłam tam drugi raz już w tym roku, dlatego że pojechałam tam głównie na ślub mojej koleżanki. I z tego ślubu możecie zobaczyć też materiał wideo, który nagrałam, bo był przepiękny hawajski ślub, wiecie, z oceanem, z takimi kwiatami, po prostu prześliczny. Jak ktoś szuka inspiracji, to proszę bardzo, you're welcome, zapraszam. La 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 la. Z Hawajów tak naprawdę mam najmniej rzeczy, bo byłam tam też dosyć krótko, no i poza tym byłam tam pół roku wcześniej, więc jak gdyby nie musiałam się obkupować. Natomiast to, co zawsze przywożę ze sobą ze Stanów, to są moje ulubione krakersy Goldfish o smaku cheddara. To są przepyszne, malutkie krakersiki w kształcie rybek, obładowane, po prostu obklejone smakiem sera. I zresztą one są nawet z serem. W sensie to nie jest tylko smak, ale jest też ser, więc pycha. I kolejna rzecz, którą zawsze przywożę, to są moje ulubione chipsy. To są moje najulubieńsze chipsy na całym świecie. Nazywają się Takis. Koniecznie ten smak fuego. I to jest pomieszanie limonki i ostrej papryki. I na dole po lewej jest napisane, że to jest jak gdyby, że ostrość jest extreme, ale ja jestem w stanie to zjeść, więc to nie jest taka extreme ostrość jak na przykład tajska. Extreme, tylko taka, no że jest ostre, ale do przeżycia. Natomiast to są najbardziej obładowane smakiem chipsy, jakie znam. Po prostu hands down. To najlepsze chipsy na świecie. Jak ktoś będzie w Stanach, musicie spróbować. Koniecznie. I ostatnie dwie rzeczy. Jedynym kosmetykiem, który teraz kupiłam, to jest takie coś, co jest jakby ubijanym masłem do ciała, czyli znowu to nie jest taka twarda, nasza typowa konsystencja masła do ciała, wiecie, takie twarde, co to trzeba włożyć palec i poczekać, aż się to rozpuści, tylko to jest ubijane
czyli znowu jest takie mięciutkie, jest dużo pęcherzyków powietrza, więc jak gdyby konsystencja jest zupełnie inna. I to jest mega naturalne i takie bardzo dobre dla skóry masło do ciała, które zawiera w sobie masła mango i shi. I przy okazji olejki jojoba, olejek z kokosa, z awokado i takie już zapachowe olejki z pini, goździków, fir, nie wiem co to jest fir, grejpfruta, lili i ananasa. Więc to jest taki bardziej drzewno-owocowy zapach, bardzo piękny. I nie wiem czy zauważyliście, ale tutaj w środku jest taka kulka. I ja się na początku zastanawiałam, co to są za kulki. I pani w sklepie powiedziała, że do każdego słoiczka jest dołączony różowy kwarc. I ja sobie tak myślę, okej, to bardzo miło, ale jakby po co? No i oczywiście w Stanach oni kochają kryształy i w ogóle bardzo dużo osób jest przekonana, że kryształy gdyby dają energię i tak dalej. Nie neguję, może tak jest, jak gdyby, no to nie jest moja bajka, no ale różowy kwarc zawsze spoko, ładnie wygląda. No i miły dodatek, że wiecie, do balsamu wam dodają różowy kwarc. Super. No i przepięknie, dobrze działa na skórze, tak nawilża, ale jest bardzo tłusty, oczywiście. I dalej jedzenie. Musiałam uzupełnić zapasy mojej ulubionej czekolady, którą widziałam tylko na Hawajach. Nazywa się Righteously Raw i to jest surowa czekolada, czyli nie była poddawana żadnej obróbce termicznej. I tutaj jest akurat smak róży. O dziwo, nie smakuje jak róża i w składzie ma bardziej... Co tutaj ma? Ma... Nie umiem mówić po polsku teraz. Burak, okej. W składzie ma buraka i malinę i dosłownie jako ostatni składnik kawałeczki róży. Więc głównie czuję się tak naprawdę malinę i buraka, ale jest bardzo dobra. I jest taka delikatnie różowawa, więc naprawdę ta czekolada po prostu podbiła moje serce. Jak widzicie, z 2 miesięcy, z 3 krajów i z 3 kontynentów to nie było aż tak dużo rzeczy. Cieszę się, że znowu byliście ze mną i pamiętajcie, że widzimy się w kolejną środę na tym kanale i w kolejny piątek na kanale Beauty. Do zobaczenia i pa pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, co jest karygodne i ja nie rozumiem, to możecie się naprawić, możecie to naprawić, klikając tutaj na górze, o tu. Dziękuję bardzo.